Witamy bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu, które cyklicznie odbywa się i aż do czerwca tego roku będą się te spotkania nadal odbywały. Dzisiaj chcemy się zmierzyć z tematem, od razu powiem, dwuodcinkowym. To znaczy ze względu na przede wszystkim wiedzę naszych gości, ale także ze względu na obszar tematyczny, prawdopodobnie nie będziemy w stanie opowiedzieć o wszystkim, o czym wiemy na tenże temat. W związku z tym chronologicznie podzielimy go sobie na dwie części. A temat brzmi: katolicy świeccy w Polsce komunistycznej, w PRL-u, czyli generalnie także znaczna część tutaj siedzących, bo to jesteśmy pokoleniem również, poza może panem Tomkiem, wychodzącym z tegoż, nie, jeszcze widzę kilku, przepraszam, którzy mogli nie być inteligencją w okresie PRL-u, a w związku z tym także inteligencją katolicką. Natomiast część z nas pewnie się utożsamiała w okresie PRL-u z Kościołem. Utożsamialiśmy się z także tą naszą wiarą i byliśmy inteligencją katolicką. Chcemy o niej opowiedzieć, czyli katolicy świeccy w PRL-u, rozpoczynając od pierwszej części, czyli najtrudniejszej dekady, niewątpliwie skonfrontowanej inteligencji katolickiej wychodzącej z czasów II wojny światowej z nowym wyzwaniem, czyli bolszewicką, sowiecką i komunistyczną Rosją, a wraz z Rosją także komunistycznym establishmentem, który postanowił tutaj zainstalować swój eksperyment sowiecki. Gośćmi, których zaprosiłem, są wybitni historycy, znajomi już Państwa bardzo dobrze, ponieważ często przyjmują moje zaproszenie, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczny. Pan profesor Paweł Skibiński, Uniwersytet Warszawski, i pan doktor Rafał Łatka, Instytut Pamięci Narodowej. Także nie bardzo wiadomo, kto tam jest gospodarzem, a kto nie z naszej dwójki. Natomiast ja, Jan Żaryn, także Uniwersytet, tylko że kardynała Stefana Wyszyńskiego. Proszę, dziękuję bardzo. Proszę Państwa, mam taką propozycję, mianowicie najpierw przez mniej więcej, no mam nadzieję, że 5 minut i nie dłużej, spróbuję zakreślić coś, co jest zdecydowanie bardziej bogate i z góry w związku z tym przepraszam za takie streszczenie, ale ktoś powinien taką mozaikę tych środowisk katolickich przedstawić. Mozaikę środowisk katolickich, które wychodzą z głębokiej traumy, jaką jest II wojna światowa dla nich, i od razu mają także spotkanie z komunizmem jako zdecydowanie nie tylko, w ich przypadku może szczególnie, praktyką, ale także teorią, czyli marksizmem, leninizmem jako ideologią, która nie tylko ma zatruć tę polską ziemię, ale jeszcze ma wejść ewidentnie w twardy i, jak się okaże, bardzo brutalny konflikt właśnie z tym systemem wartości, który chce w życiu publicznym wprowadzać ta inteligencja katolicka, która z tej traumy drugowojennej wychodzi, czyli z podziemia, ale także wychodzi ku pewnej nieznanej przyszłości. Ten wstęp poetycki jest istotny po to, żebyśmy sobie wszyscy zrozumieli, że jest to rzeczywistość pewnego rodzaju przełomu, która dotknęła te środowiska. Polska inteligencja różnej proweniencji, od socjalistów przez w podziemiu znajdujących się działaczy katolickich, czy to w Froncie Odrodzenia Polski, czy
w Unii, czy także w środowiskach Stronnictwa Pracy, czy w środowiskach Obozu Narodowego, odwołujących się także jak najbardziej do nauczania Kościoła. Te wszystkie środowiska zostały, czy także Piłsudczycy, rzecz jasna, wszystkie te środowiska zostały bardzo brutalnie potraktowane przez obydwa reżimy, zarówno bolszewicki, sowiecki w czasie II wojny światowej, jak i niemiecki. I z tej traumy wychodzące te środowiska od razu też spotkały się albo prędzej, albo później z bardzo twardym wyzwaniem, co robić. Dalej, czy trwać w tej chęci tworzenia życia publicznego, czyli współtworzenia rzeczywistości polskiej, czy też schować się do skorupy rodzinnej, zamknąć się, oddalić niejako od ewentualnych wyzwań, które widzą. W tej mozaice ja bym przede wszystkim rzecz jasna podkreślił te trzy środowiska, o których my będziemy najdłużej tutaj mówili najprawdopodobniej, ponieważ one najdłużej pozostały na scenie w latach 45-1956. Mianowicie są to środowiska skupione w trzech ważnych czasopismach, które wychodziły i tak się składa, że wszystkie trzy rozpoczęły tę swoją drogę w konfrontacji z komunizmem, praktyką i teorią w 1945 roku. Jako pierwsze w marcu zaczęło wychodzić w Krakowie pismo, organ Kurii Metropolitarnej Krakowskiej z wyraźnym błogosławieństwem Adama Stefana Sapiechy jako arcybiskupa, za chwilę kardynała Metropolii Krakowskiej, czyli Tygodnik Powszechny. Tygodnik Powszechny, którego pierwszym redaktorem naczelnym był kapłan, ksiądz krakowski, bardzo znany, ksiądz Jan Piwowarczyk i którego artykuł otwierający pierwszy numer tygodnika w jakiejś mierze wskazywał na potencjalną drogę tego organu kurii krakowskiej ku katolickiej Polsce. To jest tytuł na pierwszej stronie pierwszego numeru Tygodnika Powszechnego. To środowisko okaże się być dużo wewnętrznie bogatsze, o czym będziemy na pewno jeszcze tutaj mówili, więc nie chcę też zabierać chleba moim gościom, ale niewątpliwie jest to środowisko, które wyrasta jakby z tego błogosławieństwa arcybiskupa Adama Stefana Sapiechy. Drugie bardzo ważne środowisko, które będzie miało szczególną ambicję polityczną, to będzie środowisko skupione wokół warszawskiego odpowiednika Tygodnika Powszechnego, czyli Tygodnika Warszawskiego, który zacznie wychodzić z datą nieprzypadkową, tylko specjalnie wybraną przez to środowisko, czyli 11 listopada 1945 roku. Pierwszy numer tego pisma wyjdzie z tą datą, co będzie oczywistym odwoływaniem się do pamięci o II Rzeczpospolitej, o niepodległości, o suwerenności. Taka będzie wizja tego zespołu bardzo ciekawego, najdłużej redagującym to pismo człowiekiem będzie także kapłan, ksiądz prałat Zygmunt Kaczyński, niegdyś minister w rządzie polskim na uchodźstwie u premiera Stanisława Mikołajczyka, będzie także przed wojną bardzo wybitną postacią kierującą katolicką agencją prasową. Będzie niewątpliwie także czynnie wspierającym konkretną formację polityczną, to znaczy Stronnictwo Pracy. No a czy jeszcze inne, to o tym też między innymi powiemy. Trzecie środowisko, które będzie uważało się za środowisko katolików, choć nie będzie być może miało takiej legitymacji, to jest też znak zapytania, od którego momentu, to środowisko Dziś i Jutro, tygodnika, którego redaktorem naczelnym będzie Witold Bieńkowski, działacz niegdyś Frontu Odrodzenia Polski w czasie II wojny światowej, ale takim intelektualnym liderem tego środowiska będzie oczywiście Bolesław Piasecki z przedwojennego RNR Falanga i wojennej, bardzo pięknej zresztą biografii tegoż
człowieka w uderzeniowych batalionach kadrowych, Konfederacja Narodu jako polityczna grupa tejże formacji zbrojnej, walczący bardzo dzielnie tam na północnym Podlasiu i kresach północno-wschodnich, oficer Armii Krajowej. 25 listopada wyjdzie, jak powiedziałem, prawdopodobnie powiedziałem, 45 roku pierwszy numer tegoż pisma. Te trzy środowiska będą dla nas głównym punktem odniesienia, dlatego że w nich, w tych środowiskach widać dramatyzm wyborów, które katolicy świeccy, chcący być obecnymi w przestrzeni publicznej, musieli podjąć. Ale chciałbym tę mozaikę nieco wzbogacić innymi jeszcze środowiskami, przede wszystkim środowiskiem, które można by nazwać chrześcijańsko-demokratycznym, ale nie tylko związanym z osobą bardzo ważną oczywiście, czyli Karola Popiela, czyli Stronnictwem Pracy, które wychodzi z podziemia i stara się także wejść na tą legalną scenę polityczną partii politycznej, ale także chciałbym poprosić panów o spojrzenie szersze na to środowisko chadeckie, bo ono będzie oczywiście obecne i w Tygodniku Powszechnym, i w Tygodniku Warszawskim, będzie także obecne gdzieś w tych środowiskach, przede wszystkim warszawskim, krakowskim, które będzie związane właśnie z jedną z ważnych grup podziemnych partii, czyli Unią, w której to Unii znajdziemy lidera tego wojennego ugrupowania, czyli Jerzego Brauna, wybitnego filozofa, no ale znajdziemy także Teatr Rapsodyczny krakowski, znajdziemy młodego Karola Wojtyłę. Jest to bardzo znowu bogate środowisko chadeckie, które nie chciałbym, żeby było zakwalifikowane tylko jako Stronnictwo Pracy, jako polityczna propozycja i taktyczna nawet w sojuszu ze Stanisławem Mikołajczykiem i PSL-em, bo jest ona dużo bogatsza jako pewnego rodzaju oferta intelektualna. I środowisko, które będzie także bardzo ważne, to jest Stronnictwo Narodowe. Obóz Narodowy, ale szczególnie Stronnictwo Narodowe, które będzie przeżywało ta formacja, bardzo poważny problem, jak wszystkie inne zresztą, czy pozostać w podziemiu, czy wyjść na zewnątrz. I ta część środowiska Stronnictwa Narodowego, która zdecyduje się w pierwszych latach po wojnie, już w samym 45 roku wyjść z podziemia i zakończyć tę działalność, powiedzmy, żołnierzy wyklętych, wchodzi na drogę ewentualnego politycznego funkcjonowania w różnych miejscach, w Wielkopolsce, na terenie także Warszawy. I między innymi w 45 roku, w sierpniu, próbuje jako Komitet Legalizacyjny Stronnictwa Narodowego zafunkcjonować na scenie publicznej, na scenie, która by mogła zmienić nieco, ubogacić tą paletę propozycji politycznych w pojałtańskiej Polsce. Jak ta próba się skończyła? Jak inne próby nawiązania partii katolickiej z udziałem właśnie środowisk narodowych i chadeckich, jak to się potoczyło? O tym chciałbym, żebyśmy też porozmawiali. I w końcu także, nie ostatnie, zdecydowanie to środowiska katolickie, które nie mają pretensji takiej obecności w życiu publicznym, czy to publicystycznej, czy to wręcz politycznej, ale są bardzo ważne. To są te środowiska, które można by powiedzieć, że wypływają z niezalegalizowanej po II wojnie światowej, ale obecnej w pamięci ludzi i w działaniu, czyli Akcji Katolickiej, której to Akcji Katolickiej nie ma, bo władze się na nią państwowe nie zgadzają. Ale są różne struktury, czy Sodalicje Mariańskie, czy Juventus Christiana, czy wiele innych środowisk katolickich, choćby takich jak środowisko Lasek Warszawskich, które dalej trwają, dalej istnieją, niezależnie od tego, czy będą w formule jakiegoś konkretnego zespołu stowarzyszeń funkcjonowały, czy też będą od siebie niezależne. Stowarzyszenie KSMA Odrodzenie, także trudno powiedzieć do końca, czy
będzie stowarzyszeniem, które trwa nam przez cały okres PRL-u, czy gdzieś jest moment, w którym ono przestaje istnieć. To są dylematy organizacyjne, powiedzmy, które wiążą się z pewnymi definicjami związanymi z funkcjonowaniem organizacji, struktur katolickich w okresie Polski Ludowej. No i trzeba oczywiście zakończyć tę wyliczankę środowisk, bardzo ważnym środowiskiem intelektualnym, także można od niego wyjść, idąc w kierunku jeszcze zachowanego szkolnictwa katolickiego po wojnie, czyli tych młodych roczników, które mają być tą ewentualną przyszłą inteligencją katolicką, no a tym fundamentem, o którym nie zapominajmy, to jest oczywiście Katolicki Uniwersytet Lubelski i pierwszy rektor i zespół profesury i cała grupa chrześcijańskich demokratów, choćby z profesorem Czesławem Strzeszewskim na czele, którzy już tam są na kulu i już zaczynają także być pewną ważną częścią katolickiej polskiej inteligencji, choć jak mówię, mającą ambicje intelektualne, a nie koniecznie organizacyjne w sensie stowarzyszeniowo-politycznym. Tak bym widział ten zakres naszych jakby zobowiązań wobec państwa i moich gości. Pawle, jeśli możesz, to spróbuj ubogacić tę mozaikę, albo odnosząc się na razie do wybranych przeze mnie środowisk, je pogłębiając i pokazując konkretne osoby, no albo jeśli masz ochotę, to oczywiście do tych wszystkich, może poza tą trójką publicystyczną tych trzech tytułów, bo nimi się zajmiemy osobno, jako że o nich wypada mówić nam najdłużej, choćby dlatego, że właśnie najdłużej będą obecni w przestrzeni publicznej. Także rzecz jasna, nie chcę zapominać i też o tym pamiętamy, że ich droga bardzo często zakończyła się, tej droga obecności w przestrzeni publicznej, albo ich nagłą, niespodziewaną śmiercią, albo znalezieniem się w więzieniu. I to jest też rzecz jasna, ta przestrzeń, o której musimy pamiętać, rozważając losy katolików świeckich w latach 45-56. Powiem tak, że panorama jest bardzo bogata i niewątpliwie trudno mi by było tutaj coś dodać, jeżeli chodzi o kierunki. Natomiast wydaje mi się, że warto jest chyba powiedzieć o dwóch rzeczach, które są bardzo istotne. To znaczy, po pierwsze, sam temat, to znaczy katolicy świeccy z perspektywy ujęcia historycznego, nie mówię tutaj o teologicznym czy kościelnym, ale z perspektywy tego, jak używamy tego sformułowania my historycy. No, proszę zwrócić uwagę, że używamy go niejako w dwóch kontekstach. I oba te konteksty bardzo wyraźnie się w twoim mianie w tej panoramie pojawiły. To znaczy pierwszy kontekst to jest po prostu stwierdzenie, że to są środowiska laikatu katolickiego, które funkcjonują jakoś w życiu społecznym, szeroko pojętym. I tutaj trzeba powiedzieć, że obowiązywała przez lata teza wypracowana, trochę nie wiem przez kogo, szczerze powiedziawszy, bo nie widzę źródła tej tezy, moim zdaniem przez mechanizm propagandowy jeszcze PRL-owski, że w latach 45-48 generalnie rzecz biorąc te środowiska społeczne, katolickie, to one cieszyły się dość dużą swobodą, a dopiero sytuacja zaczyna się zaostrzać po 48 roku, jak komuniści rozprawili się z opozycją polityczną par excellence. No, kłopot polega na tym, że już to, co powiedziałeś dzisiaj i ja się z tym absolutnie zgadzam, widać, jeśli chodzi o akcję katolicką, ale nie tylko jeśli chodzi o akcję katolicką, właściwie o wszystkie struktury organizacyjne laikatu społeczne, one wszystkie w PRL-u otrzymują albo nie otrzymują koncesji funkcjonowania, albo otrzymują koncesję cząstkową i otrzymują je nie w 48 roku, tylko w 45. To znaczy, czyli krótko mówiąc, od 45 roku struktury organizacyjne laikatu katolickiego znane sprzed wojny. Tutaj wymieniłeś sporo z tych struktur,
Najważniejsze to wydają się być właśnie, jeszcze jedno nie zostało wymienione, to znaczy Katolickie Stowarzyszenie Akademickie Odrodzenie, tak, które będzie istniało, znaczy jako środowisko będzie funkcjonowało w przestrzeni także PRL-owskiej bardzo długo. Z niego się będą wywodzić najbliżsi współpracownicy kardynała Stefana Wyszyńskiego, ale te wszystkie struktury nie dostają w praktyce koncesji komunistycznej. Akcja Katolicka jest najistotniejsza, ponieważ to jest najważniejsze z punktu widzenia Kościoła narzędzie aktywizacji laikatu, ale w gruncie rzeczy jest tych stowarzyszeń więcej. One dostają, jeżeli dostają koncesje, to dostają w sposób kaleki, na przykład organizuje się je na szczeblu nie ogólnokrajowym, ale szczeblu diecezjalnym i zostaną rozwiązane w 1949 roku już decyzją Episkopatu Polski w bardzo dramatycznej sytuacji, kiedy Episkopat Polski się wycofa w ogóle dopuści taki sygnał, że właściwie jest niemożliwa działalność organizacyjna katolicka w przestrzeni społecznej, nie politycznej w Polsce. W 1949 roku jako punkt dojścia, a nie jako punkt wyjścia, jak historiografia jednak bardzo uparcie długo sugerowała. I to jest jakby pierwsza rzecz. Natomiast drugie zrozumienie, które zostało narzucone moim zdaniem też przez myślenie PRL-owskie i takie nieświadomie przejmowane przez nas historyków, to jest to, że katolik świecki to jest taki katolik świecki, który działa publicznie, to znaczy politycznie w przestrzeni PRL-u. I tu i najczęściej, jak Państwo zobaczycie sobie taką publicystykę historyczną, ale także poważniejsze opracowania, jak ktoś pisze katolik świecki, to ma na myśli Piaseckiego, Stommę, Turowicza, ewentualnie Brauna, Studentowicza, etc., czyli ludzi, którzy funkcjonowali w przestrzeni politycznej w oparciu o pryncypia katolickie, tylko w PRL-u to oznaczało jedną rzecz. To oznaczało pełną koncesję ze strony władzy. I teraz problem polega na tym, że dylematem podstawowym, który miał katolik świecki i rozumiany jako katolik świecki o ambicjach politycznych, czyli tym węższym znaczeniu, a nie w tym szerszym, to podstawowym było to, czy w ogóle uczestniczyć w tej grze, gdzie warunkiem wstępnym była koncesja komunistyczna. I oni to wiedzieli od samego początku i jeżeli mówimy o środowisku Tygodnika Warszawskiego, to tutaj jest jeden z problemów, w którym obecnie tworzy się pewna mitologizacja tego środowiska jako środowiska niekoncesjonowanego. No przecież od początku było koncesjonowane, tylko że koncesja się urwała stosunkowo szybko. Natomiast problem z Zygmuntem Kaczyńskim to jest problem taki jak z Mikołajczykiem, to znaczy on podejmuje grę z komunistami, szukając sobie miejsca w granicach przyzwolenia systemu komunistycznego. I przegrywa. Zostaje zamordowany potem w więzieniu. Ale podejmuje tę grę i nie jest wcale oczywiste, jak rozumieć tę grę. A jeżeli chodzi o ludzi takich jak Braun czy Studentowicz, to oni podejmują tę grę jeszcze głębiej. Bo oni nie tylko zgodzą się na koncesję tą 1945, ale wejdą jeszcze w bardzo specyficzną grę intelektualną, w tworzenie tak zwanego socjalizmu katolickiego. Dla mnie, mówiąc zupełnie szczerze, ta droga była bardzo ryzykowna. Oni oczywiście moralnie byli w porządku, to znaczy nie przeszli na stronę agenturalną, że tak powiem, żebyśmy się dobrze zrozumieli, ale intelektualnie od początku przyzwalali na pewien humbug intelektualny, który został zaproponowany przez komunistów. To znaczy, że można stworzyć, kurczę blade, socjalizm katolicki. W ramach, w dodatku, ustroju komunistycznego. Co to miało być? No oni przez 3 lata dyskutują na ten temat, a co to właściwie ma być? Ja szczerze powiedziawszy myślę, że znacznie więcej zdrowego rozsądku zachowali ci wszyscy, którzy mówili, dobrze, albo emigracja wewnętrzna, nie robimy nic w polityce, bo się nie da, bo w tym kuriozalnym świecie komunistycznego państwa się nie da, albo ci, którzy mówili, w ogóle w tym nie uczestniczymy, jesteśmy zupełnie poza, albo jesteśmy w lesie, albo jesteśmy, że tak powiem, głęboko schowani i czekamy na moment, kiedy to się odpuści. Proszę Państwa, ten moment, kiedy odpuszczono koncesję, nastąpił dopiero w 1980. Żebyśmy się dobrze zrozumieli.
I teraz oczywiście można powiedzieć tak, i teraz jak, bo jest, i są różne metody jakby kwalifikowania tych katolików świeckich, granic tego, tej zgody na koncesję, ocen moralnych tych zgód na koncesję. Proszę zwrócić uwagę, że podstawowym podziałem, który jest stosowany, to jest podział na grupę dziś i jutro, która jest uważana za grupę agenturalną. I ona jest w różnym momencie diagnozowana jako grupa agenturalna przez Episkopat Polski, bo to następuje dopiero na początku lat 50. A nieco inaczej jest ex post diagnozowana przez historyków, którzy uważają, że od samego początku ona miała taki aspekt agenturalny. Tu głównie chodzi o agenturalność jednego człowieka, to znaczy Bolesława Piaseckiego, który był po prostu agentem NKWD. I tak szczerze powiedziawszy, to my nie do końca wiemy, na czym polegała ta agenturalna działalność wobec Moskwy Bolesława Piaseckiego, ponieważ nie znamy jego teczki z Łubianki. Wiemy o początku tej agenturalności, to znaczy wiemy o rozmowach i negocjacjach z Cierowem, szefem struktur NKWD-owskich na Polskę, ale nie wiemy szczegółów, że tak powiem, tej specyficznej bardzo działalności, ale wiemy też od Światły z kolei, bardzo fragmentarycznej i bardzo nieobiektywnej relacji, że nie tylko Piasecki był tym agentem NKWD, bo na przykład jest wymieniany tam Chorodyński, który jest z kolei człowiekiem niższego na pewno formatu, ale będzie działał w innych środowiskach troszkę niż Piasecki, bo będzie działał, zwłaszcza po 56 roku, będzie działaczem HSS-u, więc środowiska jakby konkurencyjnego względem środowiska paksowskiego. Więc jest tam taki element rzeczywistej agenturalności, którą dopiero z czasem stwierdza Episkopat Polski. Natomiast proszę pamiętać, że nie wszystkich ludzi, którzy byli w Dziś i Jutro, można w ten sposób oceniać, dlatego że wspomniany, choć na przykład Hagmajer, tak, bliski współpracownik Piaseckiego, człowiek wydaje się osobiście całkowicie uczciwy, bo nie mający teczki esbeckiej, prawdopodobnie też nie mający teczki moskiewskiej, a on będzie jednak jednocześnie w tym środowisku bardzo głęboko usytuowany. Na niższych szczeblach z kolei no będziemy mieli bardzo, bo to będzie dość szerokie środowisko, ale proszę Państwa, intelektualnie na przykład to środowisko będzie robić dokładnie tą samą robotę co Tygodnik Warszawski, to znaczy będzie szukać drogi do socjalizmu katolickiego. Tylko jakby pod własnym przywództwem. To, co jest bardzo silnym aspektem Dziś i Jutro, to jest personalizm przywódczy Bolesława Piaseckiego. To znaczy, krótko mówiąc, tam w pewnym momencie, i myślę, że to się dzieje dość szybko, wchodzi taki element, albo ktoś akceptuje leadership, że tak powiem, Bolesława, albo nie akceptuje. Ale od strony intelektualnej, nie mówię od strony agenturalnej, tylko od strony intelektualnej, propozycje Dziś i Jutro Tygodnika Warszawskiego tak naprawdę się niewiele różnią. Jak patrzymy na to z pewnego dystansu, to szczerze mówiąc ręce opadają. No. Tygodnik Powszechny robi dokładnie zresztą tą samą robotę, za wyjątkiem jednego człowieka, którego trzeba powiedzieć, że no niesłychanie trzeba go cenić, jeśli chodzi o te środowiska, to znaczy księdza Jana Piwowarczyka, który to ksiądz Jan Piwowarczyk jest podobnie jak Zygmunt Kaczyński chadekiem przedwojennym, głęboko jakby zakotwiczonym w tym stylu myślenia, tylko to, że on jest jednym z nielicznych publicystów, który nie splamił się w latach 45-48 jakimkolwiek tekstem o socjalizmie katolickim. I to jest, proszę Państwa, bardzo ciekawe. To znaczy, dlaczego ja mówię o tym, że to jest problem? Problem polega nie na tym, że w ogóle pojawiały się te pomysły. Problem jest taki, że z racji koncesji komunistycznej nie można było mieć innych poglądów katolickich niż niesocjalistyczne. A tak, czyli wytwarzało się takie wrażenie, że krótko mówiąc, trzeba być socjalistą, żeby być katolikiem. I efekt i w tej grze uczestniczyli wszyscy ci intelektualiści katolicy od Stommy Turowicza poprzez wszystkich publicystów Tygodnika Warszawskiego po ludzi typu pokroju Bolesława Piaseckiego. Tymczasem to była nieprawda. Nie trzeba było być socjalistą, żeby być katolikiem. Tylko w warunkach polskich totalitarnej okupacji
nie dało się artykułować normalnie sądów o przestrzeni publicznej. Jednym, jak mówię, z wyjątków jest tutaj ksiądz Piwowarczyk, który zapłaci za to zresztą po pierwsze marginalizacją wewnątrz środowiska Tygodnika Powszechnego, następnie zaś niemożnością powrotu, tam są oczywiście też inne rzeczy zaszyte, ale wydaje się, że to jest najistotniejsze, niemożnością powrotu po 1956 roku. Proszę zwrócić uwagę, że tak zwana restytucja Tygodnika Powszechnego. Tygodnik Powszechny ma 3 etapy rozwojowe, to trzeba o tym pamiętać. Do 53. Dobrze, tylko skończę to zdanie, żeby potem może prosiłbym o rozwinięcie ludzi, którzy lepiej to znają. 53-56 i po 56 roku. I nieprawdą jest legenda tygodnikowa, która mówi, że ten po 56 to jest powrót do sytuacji sprzed 53 roku. Relatywnie. Wystarczy popatrzeć, kto jest właścicielem tygodnika. Do dzisiaj, ale ja już zostawmy, no bo droga na rynku prasowym po 89 roku to jest osobna kwestia i o tym bym stosunkowo mało wiem, nie widziałem tych papierów. Tak? Natomiast stąd moim zdaniem, podsumowując, żeby już tego nie przedłużać, proszę Państwa, najistotniejszym elementem i dylematem, który właściwie łączył wszystkie środowiska, w gruncie rzeczy odpowiedź na to łączyła wszystkie środowiska konkretne właśnie tych katolików świeckich aktywnych w sferze publicznej po 1945 roku, to jest czy zgadzamy się w ogóle na uczestnictwo w koncesjonowanej rzeczywistości PRL-owskiej, chociaż ten termin jeszcze wtedy nie funkcjonował. Czy zgadzamy się, czy w ogóle się nie zgadzamy, bo ona wypacza, że tak powiem, rzeczywistość tak bardzo, że się nie możemy w tym pomieścić. I stąd jest podział na większość tych środowisk, które próbują i środowiska jednak głównie narodowe, które mówią, część środowisk narodowych, które mówi nie. Ja szczerze mówiąc, wydaje mi się, że sądząc po skuteczności tych wysiłków i efektach, że w ogóle nie warto było się bawić w te próby koncesjonowania. Natomiast po drugiej stronie w tym bilansie jest, trzeba powiedzieć, wychowanie jakiegoś młodego pokolenia po 1945 roku, które mogło czytać coś, co chociaż jest troszkę normalniejsze niż komunistyczna propaganda, ale to troszkę normalniejsze to jest pytanie, czy to rzeczywiście było takie zdrowe, bo ja szczerze mówiąc po lekturach tych tygodników w latach 45-48 to mam duże wątpliwości. Bardzo dziękuję. Zaraz Rafałowi oddam mikrofon. Tylko jedna uwaga, trochę być może polemiczna wobec tego, co powiedział Paweł. Mianowicie przestrzeń, rzecz jasna, nie tylko polityczna, ale także przestrzeń medialna od samego początku jest uwarunkowana oczywiście, jest uwarunkowana cenzurą, jest uwarunkowana przydziałem papieru, jest uwarunkowana w związku z tym pewnego rodzaju rzeczywistością, która staje się totalitarną w przestrzeni publicznej przy jednoczesnej próbie zachowania pozorów, szczególnie w pierwszych latach po 1945 roku, że można być w przestrzeni publicznej nie tylko realistą, czyli można być również zdolnym do wyartykułowania własnych poglądów. W konfrontacji z rzeczywistością prędzej czy później okazuje się, że ta zdolność już jest, delikatnie mówiąc, niewidoczna. Czyli siła totalitarnego państwa, wydaje mi się, Pawle, że jednak nie od początku, od 1945 roku, daje od razu jednoznaczną odpowiedź, że także nierealistycznie nastawieni politycy czy myśliciele katoliccy nie mają szans na funkcjonowanie. Ten nierealizm, czyli na przykład moim zdaniem jednak mocniej widoczny wśród publicystów Tygodnika Warszawskiego, będzie obok tego, o czym mówisz,
także widoczny. Czyli próba udowodnienia, że nauka społeczna Kościoła jest zdolna do wypracowania i my, publicyści Tygodnika Warszawskiego, jesteśmy zdolni do wypracowania na bazie nauki społecznej Kościoła, na bazie istnienia do 1946 roku partii, jaką jest Stronnictwo Pracy, alternatywny system ustrojowy, zarówno gospodarczy, jak i społeczny, niż narzucany nam marksizm i leninizm w wersji praktycznej, coraz bardziej zacieśniający nawet swobodę dyskusji. Czyli realiści, o których Paweł mówił, także zbiegli się niejako w jednym środowisku, tak jak ksiądz Jan Piwowarczyk, który będzie także właśnie nierealistyczny w tej perspektywie, o której mówimy, czyli suwerenny, inaczej mówiąc. Natomiast ci wszyscy, którzy będą od razu się wprowadzali jakby na grunt pytania, jak tutaj pożenić nasz suwerenny sposób myślenia z istniejącą w przestrzeni publicznej ideologią socjalizmu, czyli staną się realistami, jak im się wydawało, ale jednocześnie będą od początku skażeni w związku z tym, no nie do końca własnym głosem, konfrontowanym z tą rzeczywistością, którą ocenią realnie, realistycznie. To jest pierwsza uwaga. I druga uwaga, bardzo wydaje mi się ważna i ciekawa w konfrontacji ze światem zachodnim. Tak, żebyśmy nie pozostawili tych biednych naszych katolików świeckich jako ludzi słabych. Otóż w zupełnie innych warunkach funkcjonująca inteligencja katolicka francuska jest, czyli środowisko Emmanuela Mounier i środowisko L'Esprit, jest zadłużone w marksizmie jako ideologii, którą warto pozyskać, jeśli chodzi o intelektualną potrzebę katolików. Jest to wsparte także ewidentnie sukcesami wielkiego Stalina i Związku Sowieckiego, który wyzwolił Europę z faszyzmu. I to połączenie takiego miszmaszu totalnego powoduje, że jak Emmanuel Mounier przyjeżdża do Polski, o ile pamiętam, w połowie 1946 roku i spotyka się z tymi właśnie, jak Paweł powiedział, już wówczas de facto koncesjonowanymi środowiskami i wyraża żal, który artykułuje, który brzmi mniej więcej w ten sposób. Katolicy w Polsce mają wielką szansę. Wielką szansę stworzenia dialogu rzeczywistego między marksizmem i katolicyzmem. A oni się uparli, żeby tego dialogu, czyli tej szansy, nie wykorzystać, bo są wszyscy antykomunistami. I on to pisze w perspektywie autentycznie zatroskanego francuskiego intelektualisty, który nie rozumie, dlaczego Polacy nie chcą skorzystać z takiej szansy. No my nie rozumiemy, byśmy im, tym Francuzom, zafundowali w 1946 roku tych komunistów i by wtedy sobie opowiadał, jakie to on ma wielkie szczęście. Ale mówię o tym, żeby także zrozumieć, w jakiej rzeczywistości są ci realiści i nierealiści polscy, katolicy, którzy chcą być w przestrzeni publicznej i moim zdaniem z jednej strony dalej szukają swojej suwerenności, a część z nich niewątpliwie, każdy prędzej czy później, znajduje się w tej sytuacji, w której jako realista rozumie, że nie da się inaczej, jak tylko przy akceptacji, że musi istnieć dialog z marksistami. Czyli to wezwanie Mounier, które nie jest wyborem spontanicznym i ochotnym, tylko jest przymusem sytuacyjnym, ponieważ przestrzeń jest przez ten marksizm zajęta, przez coraz bardziej totalitarne państwo. To moje takie uwagi, które mam nadzieję, że uzupełniają, a nie są tylko i wyłącznie z Pawłem polemiczne. Rafale, teraz tobie oddaję głos. Akurat tym drugim pytaniem rozpocząłeś to, od czego ja chciałem zacząć, czyli tego, że środowiska katolików funkcjonujących
w Polsce inspirowały się właśnie katolicyzmem francuskim. Mounier tu był najczęściej przywoływaną postacią i to zarówno przez Tygodnik Powszechny, jak i Środowisko Dziś i Jutro, w nieco mniejszym zakresie przez Tygodnik Warszawski, który jednak preferował Jacques'a Maritana, jak się wydaje, i tą koncepcję personalizmu chrześcijańskiego i bardziej w tym kierunku, żeby zmierzać. Więc mamy tutaj niewątpliwie inspiracje zewnętrzne i też daleko posunięte zafascynowanie munieryzmem, które widzimy u takich młodych katolików jak Tadeusz Mazowiecki, wtedy związany z Paksem, będący w młodzieżówce paksowskiej, będący redaktorem wrocławskich studiów katolickich, więc postacią już wtedy jakoś tam znaczącą w środowisku wewnątrz paksowskim. Więc ta inspiracja do jakby swego rodzaju kolaboracji, bo tak trzeba powiedzieć, mówiąc o tej koncesji, bo ja się zgadzam z Pawłem, że od samego początku była jasna decyzja. To jest określony koszt funkcjonowania w sferze publicznej, koncesja na rzecz komunistów, tylko część z tych środowisk nie zdawała sobie zupełnie sprawy, jak daleko chcą w tej koncesji pójść. Stąd mamy później na łamach Tygodnika Powszechnego teksty potępiające ludzi skazanych w procesie Kurii Krakowskiej. Stąd mamy tak daleko idące zaangażowanie w komunizm jak środowiska Dziś i Jutro, które w ogóle moim zdaniem jest problematyczne nazywać środowiskiem katolickim, bo od samego początku jest też tak, że to środowisko niewątpliwie jest pod wpływem swojego lidera Bolesława Piaseckiego i jaką woltę on nie zarządzi, takiej wolty są w stanie dokonać. Przywoływany tu przez profesora Żaryna Mounier, przyjeżdżając wtedy do Polski, jakby uzupełniając tą wypowiedź, za właśnie najbardziej odpowiednie środowisko z katolików otwartych uważał Dziś i Jutro. Nie Tygodnik Powszechny, bo Tygodnik Powszechny nawet w tym wydaniu otwartym, nawet w tym wydaniu minimalistycznym Turowicza, można upraszczając to powiedzieć, śmierdział mu reakcją. Śmierdział mu pewnym konserwatyzmem krakowskim, tym brakiem takiej daleko idącej postępowości. Dla niego najlepszą grupą było Dziś i Jutro, które było zdecydowane, jak się później okazało, bo w tym konkretnym momencie, w 1946 roku, te różnice między środowiskami są bardzo płynne. To jest druga rzecz, którą chciałem dodać. Te różnice są na tyle płynne, że są osoby, które funkcjonują w ramach każdego z tych trzech środowisk, o których tu była mowa. Publikują na łamach wszystkich tych czasopism. Przykładem tu może być Stefan Kisielewski. I tutaj z kolei jest jeszcze uwaga odnośnie tego, że funkcjonowali ludzie tak zwani osobni. Kisielewski może być tu bardzo dobrym przykładem człowieka, który mimo, że był w określonym środowisku Tygodnika Powszechnego, to był swego rodzaju i jego wyrazicielem, a równocześnie outsiderem, bo zawsze mógł sobie pozwolić na pewien komfort posiadania innego zdania, co wiemy z wielu jego późniejszych dróg życiowych i tego, że potrafił również krytykować środowisko, w którym był, nie szczędząc mu zresztą bardzo zdecydowanych słów, jak w latach 60. opisując Turowicza, Stommę i ich koncepcję działania wobec prymasa Wyszyńskiego. Więc niewątpliwie jest też tak, że każde z tych środowisk, tak jak mówił Paweł, było zdecydowane na jakąś koncesję. Tylko mi się wydaje, że granice pójścia w tę koncesję były jednak różne, bo najdalej na tej drodze było niewątpliwie Dziś i Jutro, które było zdecydowane na totalną współpracę z władzą komunistyczną i to wraz z biegiem lat się pogłębiało. Najmniej skłonne do ideowych kompromisów było środowisko Tygodnika Warszawskiego, które zapłaciło za to wysoką cenę więzienia i śmierci księdza Kaczyńskiego. Oni byli zdecydowani na najmniejszą grę i to też widać w tych tekstach publikowanych na łamach Tygodnika Warszawskiego, że to nie jest tak jak w Tygodniku Powszechnym, gdzie zwycięża zdecydowanie opcja minimalistyczna, tylko oni jednak artykułują określone poglądy katolickie. Tygodnik Powszechny te poglądy artykułuje znacznie rzadziej i mniej dobitnie. Tutaj mamy jednak teksty, których myślę ci ludzie mogą się nie wstydzić w przeciwieństwie do tych bredni o sojuszu chrześcijaństwa z marksizmem, czego było akurat bardzo dużo również na łamach Tygodnika Powszechnego, o czym się dzisiaj zapomina, o czym się nie mówi. Nie mówi się też o tym późniejszych
jego wyborach na czele, tutaj ośmielę się w pełni powiedzieć, kolaboracją z reżimem Gomułki, bo wtedy mieliśmy stanowiska, mieliśmy członków Rady Państwa, mieliśmy posłów z tego środowiska, więc to już było wejście w całkowitą kolaborację i tutaj zapędy ludzi takich jak profesor Fryszke, którzy legendują to środowisko, z dzisiejszego punktu widzenia, z punktu widzenia naszej wiedzy wydają się absurdalne. Trzeba też dodać, że środowisko i Tygodnika Warszawskiego, i Tygodnika Powszechnego miało na swoją grę, pewnego rodzaju grę z władzą, również akceptację hierarchii kościelnej. I ta akceptacja oczywiście też zmieniała się w czasie. Nie było tak, że to było czymś jednorodnym. Przykładem tutaj może być Tygodnik Powszechny, który, jak sam prymas Wyszyński wielokrotnie w promemoria z tego pierwszego okresu czasu do 1953 roku pisał, wspierał to środowisko, wspierał również finansowo, uważając, że jest to pewnego rodzaju głos katolicki przy całej złożoności sytuacji i przy całej ułomności tego, co to środowisko może powiedzieć. Jasno mówił, że wy macie być tym symbolem głosu katolickiego, ale tylko symbolem, a nie czymś więcej, bo ambicje na to coś więcej mieli ludzie Tygodnika Powszechnego, co z pełną mocą ujawni się po 1956 roku. Podobnie było oczywiście z Tygodnikiem Warszawskim, który miał akcept kardynała Chlonda, miał akcept episkopatu. Dodać trzeba też do tej mozaiki środowisk to, że były próby stworzenia partii katolickiej. Na samym początku istnienia Polski Ludowej były takie próby podejmowane, te środowiska rozmawiały ze sobą i rozmawiały również z władzami komunistycznymi, które oczywiście prowadząc te rozmowy nie miały zamiaru zgodzić się na tworzenie partii katolickiej, ale takie pozory były, te rozmowy trwały. Te rozmowy zostały przerwane w momencie, kiedy episkopat wycofał się z tej inicjatywy, nie chcąc już firmować czegoś, co nie byłoby niewątpliwie głosem katolickim, tylko byłoby głosem koncesjonistów daleko idących. Więc o tych kwestiach też myślę warto pamiętać. Jeśli chodzi o oceny, tutaj możemy, mając ten komfort, że znamy dokładnie i działalność tych środowisk i uwikłania poszczególnych postaci z tych środowisk, po latach teraz powinniśmy wyrażać moim zdaniem bardziej ugruntowane oceny, bo mamy w końcu do tego prawo, mając określony materiał. Tak jak mówił tu na początku Paweł Skibiński, to są ludzie, którzy poszli na pewnego rodzaju grę z komunistami i tą grę przegrali. Trzeba to jasno powiedzieć, że tą grę przegrali, gdyż za niewielkie realne koszty w postaci głosu częściowo katolickiego, głosu katolików, którzy proponowali sojusz z socjalizmem, okupili go kolaboracją. Bo to koncesja to jest właśnie kolaboracja i nie bójmy się tego słowa. Dlaczego się mamy go obawiać po latach? Ja uważam, że takim słowem powinniśmy to określać, tym bardziej, że z czasem, jak w przypadku Tygodnika Powszechnego, ta kolaboracja się powiększała, co widać po 1956 roku. I tu jest racja, że ten tygodnik nie przypominał tego sprzed 1953 roku, bo tam nie było też kilku innych postaci. Nie było w redakcji też Jana Józefa Szczepańskiego, który nie wszedł do tego późniejszego składu, był tylko publicystą, nie był już zaangażowany tak jak wcześniej, więc widzimy, że ten tygodnik jest jednak czymś innym. Także mamy tutaj pewne oceny, do których mamy teraz prawo i wydaje mi się, że powinniśmy je formułować w sposób bardziej zdecydowany niż niektórzy badacze. I wreszcie powinniśmy również też zastanawiać się nad tym, jakie to te wybory tych środowisk miały wpływ na grupę młodych katolików. Tych, którzy później zaczynali, można powiedzieć, w okresie Polski Ludowej, nie mieli ugruntowanych poglądów, takich właśnie jak choćby Tadeusz Mazowiecki, który wszedł w to środowisko, zaangażował się bardzo mocno, a wyrazem tego jest między innymi zdecydowane potępienie przez Mazowieckiego skazanego biskupa Kaczmarka, jego obrzydliwy tekst na ten temat. Dziękuję bardzo. Ja jednak mam prośbę do panów, żebyśmy w tych wypowiedziach swoich także spróbowali posłużyć się konkretnymi przykładami postaci,
na przykład takich jak wspomniany tutaj Jerzy Braun, czy z drugiej strony takich jak Tadeusz Mazowiecki, czy ksiądz Zygmunt Kaczyński i wiele, wiele innych z narodowców, na przykład Szymon Poradowski, czy osoby, które także starały się wejść jakby w ten klimat formowania wspomnianej przez Rafała partii politycznej, szeroko pojętej katolickiej jesienią 1946 roku. A po to te przykłady, konkretne postaci są nam potrzebne, wydaje mi się, żebyśmy mogli lepiej Państwu przedstawić no jednak tę granicę, to znaczy non possumus. Tak jak prymas Stefan Wyszyński ma w pewnym momencie ten jasny wewnętrzny komunikat, w którym po rozważeniu racji musi napisać do Bieruta non possumus, to wśród katolików świeckich jednak także odnajdziemy w różnych momentach tych, którzy też takie non possumus sobie powiedzieli. Okupili to najczęściej więzieniem. Ale chciałbym, żebyśmy się nad tym zastanowili. Czy mamy takie postacie, które rzeczywiście zasługują na taką naszą refleksję dzisiaj, żebyśmy ich wszystkich nie pogubili tylko i wyłącznie w jednym słowie koncesjonowani, bo jednak ich losy były inne. Ja przypominam sobie taką rozmowę, wywiad z panem Jerzym Hagmajerem, tu wspominanym przez Pawła, prawa ręka Bolesława Piaseckiego. W 1945 roku wychodzi z podziemia, dostaje pieniądze od Radosława Mazurkiewicza, bo jest z tej formacji Armii Krajowej i te pieniądze, jak pan Jerzy Hagmajer mi opowiadał, to będą z odprawy akowskiej, to będą pierwsze pieniądze, za które wyjdzie pierwszy numer tygodnika Dziś i Jutro. Tygodnika, który będzie podstawą budowania środowiska PAKS-u. I zadałem panu Jerzemu takie pytanie. Panie Jerzy, bo to tak jak Paweł powiedział, to bardzo uczciwy człowiek był i nie mam co do tego cienia wątpliwości. I pytam się go, no a w latach stalinowskich, po tym słynnym artykule do pana Łady, to jest słynny artykuł Dziś i Jutra, jesień, grudniowy numer 1948 roku, gdzie publicysta Dziś i Jutro polemizuje z emigracyjną wizją możliwości wybicia się Polski na niepodległość. Bardzo wyraźny tekst z tezą mówiącą o tym, że realizm każe podporządkować się w przestrzeni polityczno-gospodarczej marksizmowi i jeżeli katolik chce w tym funkcjonować w życiu publicznym ze swoim katolicyzmem, realizm podpowiada mu, że musi zaakceptować istnienie tego systemu socjalistycznego. Później z tego wyrośnie dalszy ciąg tej doktryny, czyli uznanie, że jeśli katolik ma wybór kapitalizm, socjalizm, to wcale kapitalizm nie jest ustrojem lepszym. To zaprowadzi Piaseckiego do jego książki, która w 1955 roku zostanie potępiona przez Stolicę Apostolską. I pytam się pana Jerzego Hagmajera, jak by pan odpowiedział na to pytanie, jesteśmy w drodze między tym artykułem Łady i tym do pana Łady i tym 1955 rokiem, jako pewnego rodzaju docelowym. Czy wasze środowisko budowało stalinizm w Polsce? I co pan Jerzy Hagmajer mi na to odpowiedział? Tak, proszę pana, ma pan rację. Myśmy byli współbudowniczymi systemu. Miałem wrażenie, nie tylko, że jest to uczciwy człowiek i wewnętrznie jakby odważny, to było w latach 90., kiedy on mi tak odpowiedział na pytanie, na które mógł odpowiedzieć sobie zupełnie lekko i powiedzieć, co mnie pan tutaj obraża, proszę wyjść z mojego mieszkania. Prawda? Natomiast pan Jerzy Hagmajer mi powiedział tak, myśmy oczywiście weszli całą warstwą jakby swojego katolicyzmu w mniemanie,
że naprawdę socjalizm jest lepszym ustrojem niż kapitalizm. No i teraz, jeżeli znają panowie tę opowieść, to proszę mi spróbować stworzyć takie non possumus w różnych momentach tego życia 45-56 na przykładach różnych ludzi, którzy jednak uznali, że nie chcą być współbudowniczymi Polski stalinowskiej, choć ten wybór wcale, jak się okazuje, nie był taki oczywisty. To znaczy niektórzy tego non possumus nigdy nie powiedzieli, dlatego że właśnie uznawali, że należy być w tym miejscu, bo wbrew pozorom dla katolika nie jest to miejsce tylko wykluczające. No, zadanie nie jest proste. Ja przyznam, że trochę ucieknę, to znaczy na początek ad vocem jednak, to znaczy znowu nie w pełni, ale jednak dopowiadając, dlaczego ja uważam, że jednak ten, znaczy, że budowniczymi stalinizmu w Polsce byli niestety wszyscy ci koncesjonowani katolicy, tylko w różnym stopniu i oczywiście to nie jest wszystko jedno w jakim, ale jednak jeżeli mamy, znaczy w ogóle co to jest stalinizm, no komunizm, tak, komunizmu w Polsce. No, historia, jak wyglądała ta koncesja i na co trzeba było się zgodzić, żeby wejść w, to, w ten system, no, świadczy o tym na przykład historia Zofii Kossak-Szczuckiej, to znaczy, która ujawnia się w Częstochowie w 1945 roku, działa 3 tygodnie, po czym zostaje wezwana przez Bermana do Warszawy z jasnym komunikatem. Jeżeli pani nie opuści Polski, to zostanie pani aresztowana, być może i zamordowana. Tu jest dodatkowa do powiedzenia propozycję, że tak powiem, wyjazdu ma pani tylko i wyłącznie z tego powodu, że działała pani w obronie moich rodaków Żydów w okresie okupacji. I to jest realne stanowisko komunistów względem tej rzeczywistości. I wszyscy ci ludzie, którzy próbowali tam wydreptać sobie te ścieżki, no... Po prostu zgadzali się na budowę komunizmu w Polsce, tak czy inaczej się zgadzali. Mogli sobie to uświadomić wcześniej, później, ale się zgadzali. I teraz problem, oczywiście trzeba docenić szczerość Hagmajera, który mówi, no tak, zgadzaliśmy się i budowaliśmy, w przeciwieństwie do na przykład pewnych stopni zakłamania, które skądinąd też niełatwi do takiego jednoznacznego oceniania ludzie robili typu Mazowiecki czy Zabłocki, tak, bo oni nic takiego, ja od nich nie usłyszałem publicznie, żeby powiedzieli, że tak, budowaliśmy komunizm w Polsce. To też odeszli w różnych momentach, w różne strony i z różnym skutkiem. Natomiast proszę pamiętać, że to non possumus. No, moim zdaniem oczywiście, że te granice koncesji były rozmaite. No, ze strony osób świeckich, no to z jednej strony była koncesja tego rodzaju jak Kisielewskiego, który no, generalnie rzecz biorąc zależało mu na tym, żeby tworzyć utwory muzyczne, pisać artykuły, ale tak szczerze mówiąc wiele więcej jakby nie liczył na wiele więcej w roku 45 na całą pewnością. Chciał żyć i to jest zrozumiałe. Z drugiej strony mamy kazus no, ludzi tego rodzaju jak Braun czy Studentowicz, którzy moim zdaniem wymagają osobnych studiów psychologicznych, dlatego że to jest... Każdy z nich ma inną ścieżkę, natomiast jeśli mowa o tym, czy oni mieli ambicje współtworzyć komunizm, to pewnie nie, ale socjalizm już tak. I teraz znowu tu jest gra taka werbalna, co to było jedno, drugie, tak i czym to się różniło od komunizmu. Ja szczerze powiedziawszy, wiedząc, że skądinąd, że byli oni wikłani też w rozmaite tam układy agenturalne, post factum i tak dalej, no
mam wrażenie, że oni do końca nie rozumieli po prostu, w czym uczestniczą, natomiast jakieś ogólne przyzwolenie było. Non possumus postawili w pewnym momencie trochę też wypychani przez sam system komunistyczny. I to jest problem, to znaczy, że... próbując uciec, tak. To znaczy, Brown ma bardzo ciekawą kartę, no bo on próbuje na przykład stworzyć rodzaj oświaty, wyższej oświaty prywatnej w komunizmie. Pomysł kuriozalny, ale znowu, czy tak bardzo kuriozalny, jeżeli weźmiemy pod uwagę sukces gospodarczy Bolesława Piaseckiego i jego gigantycznego konsorcjum prywatnego, które zmontował pod auspicjami, jak sądzę, NKWD, no bo pod czyimi. Ale ten pomysł takiego, proszę Państwa, to mnie zastanawia zawsze. Oni, katolicy świeccy, w znaczeniu politycy katolicy świeccy w PRL-u specjalizowali się w prywatnej inicjatywie gospodarczej. Na to uzyskiwali koncesje komunistycznego państwa i jednocześnie pisali sążniste artykuły na temat tego, jak tutaj socjalizm budować w katolicki. Gdzie jest Jungtim między tym? Ja mam cały czas wrażenie, że to jednak jest znacznie bardziej cyniczne, niż nam się wydaje. I wszystkie konflikty poważne między tymi katolikami to są konflikty o kasę prywatnych przedsiębiorstw koncesjonowanych, robiących dewocjonalia, robiących znicze albo chemikalia, tak? No, znowu, nie mam nic przeciwko temu, że te przedsiębiorstwa utrzymywały mnóstwo skądinąd normalnych ludzi, i którzy dzięki temu mogli w ogóle funkcjonować w PRL-u. Ja to rozumiem, ale z punktu widzenia komunikatu publicznego to jest jeden wielki bełkot i jedno wielkie zgorszenie. I szczerze powiedziawszy, wydaje mi się, że znowu to non possumus, każdy z tych ludzi stawiał jednak w miejscu, które nie miało nic wspólnego z realnym rozpoznaniem zasad katolickiej nauki społecznej, tylko miało coś wspólnego z jego wrażliwością moralną. Młody człowiek jak Zabłocki czy Mazowiecki, który nie wykształcił w sobie wrażliwości moralnej, potrafił przesiedzieć w tym systemie do 1956 roku, specjalnie się nie oglądając. Człowiek typu Bolesława Piaseckiego, który zawsze miał przede wszystkim ambicje polityczne, a dopiero potem refleksję moralną, jemu przyszło to stosunkowo łatwo, też przesiedział jakby do 1956 roku, zupełnie nie zdradzając odruchu protestu, przy czym ja powstrzymałbym się przed ostateczną oceną do momentu zobaczenia tej teczki z Łubianki. Co tam było, tak? To znaczy, bo ja do końca nie rozumiem tego typu koncesji, którą on otrzymał, bo nie ma drugiego takiego człowieka, który dostałby tego typu koncesję w całym bloku sowieckim. Natomiast tacy ludzie jak Chrzanowski, tacy ludzie jak Studentowicz, jak Brown, oni wcześniej powiedzieli to non possumus. Moim zdaniem po prostu byli wrażliwsi moralnie, ale ze środowiska Tygodnika Powszechnego to ci ludzie też w pewnym momencie powiedzieli non possumus, tylko że oni wykonali takie wahadłowe ruchy, to znaczy im przyszło do głowy, żeby powiedzieć non possumus w momencie, kiedy już bardzo głęboko weszli w tą sytuację i nagle się cofnęli. I to jest trochę inny ruch, ale no, też można powiedzieć, no, jest jednak pewna refleksja moralna w Jerzym Turowiczu czy w Stanisławie Stommie, nie ulega wątpliwości. No, oni się cofnęli ze względów moralnych w pewnym momencie. No, jednak apologia Stalina stała się tym momentem, kiedy nie mogą powiedzieć. To nie była Wisława Szymborska. Tak? I ja bym widział właśnie nie w przestrzeni działalności społeczno-publicznej ten odruch non possumus, tylko w przestrzeni zwykłej, przestrzeni moralnej, tak? To znaczy przyzwoitości. Gdzieś są granice przyzwoitości, których po prostu oni nie uznali za stosowne przekroczyć. Natomiast co napsuli, że tak powiem, takiego podstawowego, bo proszę, jest różnica, znaczy powiem tak, gdybyśmy nie mieli
prymasa Wyszyńskiego, to ja bym w ogóle prostą sytuację, bo bym powiedział tak, rzeczywiście nie dało się inaczej w tym PRL-u funkcjonować. Jak człowiek chciał funkcjonować, musiał czynić koncesje. Strasznie trudno było wyczuć granice koncesji, bo komuniści specjalizowali się w rozmywaniu tych granic i wciąganiu ludzi w coraz gorsze sytuacje. I wszystko byłoby w porządku, tylko niestety mamy człowieka, który no lepiej to wszystko rozpoznawał. To znaczy mamy Wyszyńskiego, który nie jest katolickiem świeckim, może miał szczególny, że tak powiem, dar Ducha Świętego, nie mam pojęcia, ale on w przeciwieństwie do wszystkich tych katolików świeckich nie powodował wypaczenia moralnego i intelektualnego ludzi. Tylko wręcz odwrotnie, on ludzi prostował. Natomiast lektura wszystkich tygodników koncesjonowanego katolicyzmu w Polsce wypacza intelektualnie, a poniekąd i moralnie. To, że niektórzy redaktorzy byli mocniejsi moralnie niż ich własne teksty, no to chwała im za to. Jestem ostatnim człowiekiem, który by powiedział, że sumienia nie miał Turowicz, czy sumienia nie miał Studentowicz. Tak? Z różnych powodów przecież też wątpliwi ludzie. Ale moim zdaniem trzeba to rozróżnić. To znaczy można było być uczciwym katolikiem świeckim w PRL-u, na pewno, ale nie można było uczciwie działać publicznie jako katolik świecki w PRL-u. To były dwie różne sprawy. I rzeczywiście i gdzieś tam jest granica w tych środowiskach, dlatego że ja byłbym ostatnim człowiekiem, który by powiedział, nikt, kto pisał w Tygodniku Powszechnym, nie był uczciwy, albo nikt, kto działał w strukturach Incoveritas, nie był uczciwy, tak? Żeby trzymać się różnych środowisk. Oni tam byli uczciwi ludzie, z całą pewnością, ale w pewnym momencie, tak jak Hagmajer, no musieli takiej prostoduszności i uczciwości, takiej prawdomówności człowieka. No ja jednak uważam, że jak ktoś mówi publicznie, budowałem komunizm w Polsce, to się przyznaje do jakiegoś straszliwego, niemoralnego czynu. Po Divini Redemptoris nie można było być katolikiem i budować komunizmu. No sorry, to niemożliwe. Można było się zakłamać, można było się wypaczyć, można było zrobić rzecz, można było się, że tak powiem, sprzedać, ale nie można było być katolikiem i mieć świadomości poprawności moralnej wyboru. No nie można było. Oni wszyscy powiedzieli nie, bo w pewnym momencie doszli do wniosku, że nie, no już wystarczy, tak? Nie da rady. Natomiast moim zdaniem niestety, i jasne, że lepiej było zrobić to wcześniej jak Zygmunt Kaczyński niż później jak Turowicz, czy w ogóle nie jak Piasecki. Natomiast na Boga Ojca wszystkie te elementy były dokładnie tego samego sortu. To znaczy oni, być może można to uzasadniać w ten sposób, że oni tworzyli takie parasole ochronne dla innych ludzi, którzy gdzieś tam, to tak próbował Piasecki na przykład uzasadniać swoją działalność. Tak? To znaczy stworzyłem wydawnictwo, stworzyłem firmę, w której Mirosław Ostromęski na przykład potem po wyjściu z więzienia będzie funkcjonował jako wicedyrektor zakładów chemicznych, tak? Katolik, który akurat nie miał szansy nawet pomyśleć o tym, czy ma ochotę być koncesjonowanym, czy nie, bo od razu go został na wszelki wypadek uwięziony. Tak? I to jest ciekawe moim zdaniem. Znaczy, dlaczego ja o tym mówię? Dlatego, że niestety... Bo moim zdaniem jest problem, którym, Janku, nie nazwałeś tego problemu, a moim zdaniem trzeba go nazwać. Proszę Państwa, wszystko co my, znaczy dlaczego tak trudno jest nam podejść do tego zagadnienia i jasno go opisać? Dlatego, że wszystkie narracje, które dotychczas zostały na ten temat stworzone, wszystkie interpretacje pochodzą od ludzi, którzy w mniejszym lub większym stopniu uczestniczyli w tym systemie i próbują siebie troszkę usprawiedliwić. Przy czym niestety pół biedy, jeśli robią to jak Hagmajer, po prostu pod tym sztandarem. No, staram się wytłumaczyć, dlaczego robiłem, jak robiłem. Ale niestety, tak jak profesor Friszka, najczęściej jest to robione pod innym sztandarem. To znaczy, profesor Friszka nie jest katolikiem i to jest inna sprawa, ale no, powiedzmy, ale to jest ten typ postawy. W tym środowisku był. I on mówił, i to jest niestety, to jest bardzo niepokojące, bo to jest mówienie dokładnie w tym samym stylu,
jak w czasach PRL-u, to znaczy ja państwu przedstawiam obiektywną wizję historii, a przy okazji to jeszcze siebie wybielę. No więc nie, to nie są żadne obiektywne wizje historii, to są prywatne historie, opowieści o prywatnych koncesjach. Tylko zrobić z tego system, to znaczy wyciągnąć z tego takie obiektywne okoliczności jest strasznie trudno. Opowieść Mazowieckiego, Zabłockiego, Piaseckiego, Hagmajera, Turowicza czy Stommy, one są różnymi opowieściami, ale w gruncie rzeczy mają ten sam element. To znaczy, dlaczego ja pozwoliłem sobie na takie koncesje, a na inne sobie nie pozwoliłem. Dobrze, tylko proszę państwa, wszystko to ma swoją wartość jako opowieści indywidualne, tylko jeszcze jest pytanie takie, jak można było po Divini Redemptoris w ogóle w to wejść? To jest moje pytanie, które odpowiedź Zofii Kossak-Szczuckiej była taka, że wyjechała natychmiast, bo zorientowała się, że rzeczywiście to jest komunizm. Tak? Od momentu, kiedy wiadomo było, to jest komunizm, nie było możliwości wchodzenia w te struktury. To, że zrobili to wszyscy ci ludzie i wycofywali się w innych momentach, to i chwała im za to. Ale to jest troszeczkę ten dylemat, który mówi o tym fantastyczny facet, bo rzucił legitymację partyjną. No to jest ten sam sposób rozumowania. Ja jednak najbardziej cenię ludzi, którzy nie musieli rzucać legitymacji partyjnej, ani nie musieli zastanawiać się na tym, czy uczestniczyć w życiu publicznym PRL-u, bo wiadomo było, że pod komunizmem nie można uczestniczyć w życiu publicznym i zachować jakiegoś pionu moralnego, bo to wymaga tego rodzaju koncesji z diabłem, że się nie da. A żyć trzeba, to jest inna sprawa i dlatego nie oceniam ludzi, którzy funkcjonowali, że tak powiem, poza życiem publicznym w PRL-u, no bo musieli funkcjonować. Zaraz, sekundę, bo jeszcze Rafał też się wypowie, ale ja też chciałbym o jednej rzeczy powiedzieć, mam nadzieję, wzbogacając to, co zostało do tej pory powiedziane. Mianowicie warto też spojrzeć na tych katolików świeckich, polskich, Polaków w pewnym sensie z perspektywy wroga, to znaczy komunisty. Mianowicie to, o czym Paweł mówi, to znaczy ten schodkowy podział postaw katolików świeckich w konfrontacji z realnym komunizmem, który się zbliża, a potem staje się już masą totalitarną, ale te schodki są z kolei różne, tak jak Paweł powiedział, w różnych momentach te jednak postawy moralne non possumus stają się realne, ale nie mogą się, jak się okazuje w praktyce, w jednym momencie, na przykład tylko w 1945 roku i wszyscy są Zofią Kossak-Szczucką. No i teraz pytanie, dlaczego tak się nie stało, żeby wszyscy byli Kossak-Szczucką w 1945 roku? Otóż jakąś odpowiedzią jest to, co tutaj kilka razy już padało, to pytanie, mianowicie czy istnieje teczka Bolesława Piaseckiego w Moskwie. Otóż przypomnijmy sobie jednak ten memoriał Bolesława Piaseckiego z maja 1945 roku, który on pisze do generała Sierowa i jako więzień oczywiście, i który to memoriał jest oceniony przez Sierowa genialny malcik. Dlaczego on tak ocenił? Ano dlatego, że Bolesław Piasecki wytłumaczył Moskwie, że jeżeli chcecie panować nad Polakami, to musicie mieć świadomość, że tu jest 96% katolików. Nie da się ich zająć bez użycia tych schodków. Nie wiem, czy dobrze się rozumiemy. Czyli sami katolicy wchodzący w tę schodkową strukturę przyswajania komunizmu w Polsce są jedynym gwarantem, że ten komunizm w ogóle się da zaadoptować. Na schodku najwyższym niech będzie ten genialny malcik, bo on to już zrozumiał w 1945 roku w maju i to nam napisał. Dlatego uratował głowę.
I to jest, wydaje mi się, że jakaś odpowiedź także na pytanie, które jest ciekawostkowym pytaniem, a niekoniecznie szczególnie ważnym badawczym, czy komuniści w Polsce lubili Bolesława Piaseckiego? Otóż nie. Światło, który donosi na Piaseckiego w Radiu Wolna Europa, jest człowiekiem, który stara się w sposób zdecydowanie kłamliwy zrobić z tego człowieka dużo potworniejszą postać niż Stalin i cała góra komunistów sowieckich czy polskich. Ponieważ problem polega na tym, wszystko na to wskazuje, choć też oczywiście nie widziałem tej teczki, że Bolesław Piasecki jest sterowany przez NKWD i przez Moskwę, jest człowiekiem, który nie jest dyscyplinowany przez komunistów w Polsce, ponieważ nie oni mają nad nim władzę. Odwrotnie. To raczej jest człowiek, który jest niebezpieczny dla tych polskich komunistów, bo nie mogą niczego mu zrobić. I tu jest taki dylemat związany, jak się okazało, potem mogą oczywiście i wiadomo, co zrobili, zamordowali mu ukochanego syna, ale faktem jest, że jest to gra, którą jeżeli chcemy lepiej zrozumieć, to warto też spojrzeć przez te okulary moskiewskiego, totalitarnego, zarządzającego światem, jak się przynajmniej komunistom wydaje. Ja oczywiście chciałbym się odnieść do tej bardzo ciekawej wypowiedzi Pawła i dodać do niej kilka elementów, mam nadzieję, będących pewnym uzupełnieniem, bo ja się zgadzam, że w dalszym ciągu nie ma refleksji intelektualnej dotyczącej środowiska katolików otwartych, postępowych, tych zaangażowanych w PRL, czegoś na kształt Czerwonej Mszy Urbankowskiego. To powinniśmy zrobić, intelektualnie wypracować, bo niestety my jako historycy, my jako środowisko ludzi też samych katolików świeckich współcześnie, odpuściliśmy to, pozwalając na tworzenie historii tożsamościowej, historii ludzi, którzy byli w tych środowiskach i kształtowali właśnie ten obraz samousprawiedliwienia. Bo jak popatrzymy na wszystkie pamiętniki, wspomnienia, relacje, całą masę literatury wytworzoną przez Tygodnik Powszechny, to coś, co mamy, czytając te pisma, wspomnienia, jest dojmującym uczuciem prób samousprawiedliwienia na wielką skalę. Tam są intelektualne wygibasy mające na celu zakłamać prawdę o ich akcesie do komunistycznej Polski, o ich funkcjonowaniu w realiach nie tylko tego pierwszego okresu 45-56, ale również później. Tytuły typu 45 lat w opozycji. No, dla mnie ten tytuł jest po prostu intelektualnie hańbiący, bo zakłamujący rzeczywistość w sposób absurdalny. Oni nigdy nie byli w PRL-u w opozycji sensu stricto, bo komuniści by zlikwidowali Tygodnik Powszechny. I to jest prosta, oczywista sprawa. Oni byli przydatni nawet w okresie Solidarności i później już w okresie lat 80. Nawet wtedy byli potrzebni do określonych celów, żeby dawać pewien listek figowy, że mamy tutaj do czynienia ze środowiskiem intelektualistów katolickich, którzy funkcjonują w Polsce Ludowej. Więc tutaj powinniśmy intelektualnie przepracować historię katolików świeckich. Mam nadzieję, że Janek to zrobi, bo pisze i miejmy nadzieję, że napisze. Tak, z chęcią pomożemy jako recenzenci czy jako autorzy uwag do tej pracy. I też to postulat, który zgłaszał kiedyś Paweł w czasie innej z naszych dyskusji, zbadania zależności finansowej tych środowisk od władzy komunistycznej. Bo to jest wszystko prześlizgiwanie się po tych kwestiach intelektualnych, ale nie ma tej prozy życia. Jaką koncesję pobierał Tygodnik Powszechny? Jaką koncesję pobierało środowisko Dziś i Jutro? I dokładnie jak to wyglądało? To znaczy, ja że doprecyzuję, bo to, co wiemy na pewno, to, że wszystkie te środowiska, począwszy od roku 45, a skończywszy na roku 89, pobierały pieniądze z dwóch źródeł, które wymagały pełnej akceptacji władzy komunistycznej. Pierwsze to było bezpośrednie dofinansowanie działalności prasowej i
Tak, ale też i stowarzyszeniowej, to znaczy, bo szły po prostu dotacje, dotacje państwowe. I to jest pierwsza rzecz. Konia z rzędem temu, kto z tych środowisk powiedział, że brał dotacje państwowe. Konia z rzędem. Druga sprawa, w związku z tym tak naprawdę nie możemy skonfrontować wersji, że tak powiem, uczestników i wersji nadzorców komunistycznych, ponieważ nikt jeszcze tego z jednej strony i z drugiej strony się nie zająknął, że coś taki mechanizm uzależniający był. A był. A druga sprawa jest taka, że wszystkie środowiska katolików świeckich dostawały pieniądze, ale bynajmniej nie jest to większość ich budżetu, z tych koncesjonowanych przedsiębiorstw prywatnych. Ja nie wiem, jak jest z Paksem, żeby było jasne. To znaczy, wydaje mi się, że jedynym, który miał odwrotną, ale to mówię, to jest hipoteza badawcza. Jedynym środowiskiem, który miał odwrotną strukturę finansową, to znaczy więcej zarabiał sam, niż dostawał dotacji państwowej, jest środowisko Paksu. Natomiast... Tylko też mały dodatek. Jest jednak malutki wyjątek z tych badań, które ja przynajmniej prowadziłem, ale one są wynikiem czytania akt już śledczo-sądowych, to jednak spółka Rodzina Polska była jednak jakąś próbą nawiązania do tradycji przedwojennej, właśnie takiego usamodzielnienia się. Zgoda. Myślę o Tygodniku Warszawskim, bo ta spółka go finansowała, a poczekaj jeszcze tylko jedno zdanie, a ksiądz Grzechnik, który był tutaj łącznikiem między Rodziną Polską, a czyli tą spółką, która dawała pieniądze na potrzeby Tygodnika Warszawskiego, był jednocześnie łącznikiem z Podziemnym Stronnictwem Narodowym, które to Stronnictwo Narodowe otrzymywało pieniądze przez emisariuszy, na przykład Edwarda Sojkę, który był emisariuszem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Rządu Polskiego na uchodźstwie, który przekazywał te pieniądze de facto, jak widać, na Tygodnik Warszawski. Pytanie, na ile Tygodnik Warszawski rozumiał, od kogo dostawał pieniądze. Oczywiście nie rozumiał, ale w zamian za to, że nie rozumiał i dobrze, że nie rozumiał, to pod pseudonimem w Tygodniku Warszawskim mógł napisać artykuł Włodzimierz Marszewski, będący między innymi członkiem zarządu głównego w tym czasie Podziemnego Stronnictwa Narodowego. Ale żebyśmy się dobrze zrozumieli, to spółka Rodzina Polska zniknęła w 1948 roku. Mówimy w związku z tym o jednym środowisku przez 3 lata. Ja nie twierdzę, że ten stopień uwikłania finansowego był tożsamy w 1945 roku, 1956, 1968 i 1989, bo też bym się chciał dowiedzieć, czy to się nie zmieniało. Natomiast problem polega na tym, że mechanizm dotacyjny z jednej strony i koncesyjno-gospodarczy z drugiej strony funkcjonuje od 1945 roku, od momentu, kiedy są zatwierdzone interesy Bolesława Piaseckiego. Tak? To znaczy, że od tego momentu jest mechanizm jest wypracowany. Teraz jak go zastosowano do poszczególnych środowisk, to jest osobna sprawa. Natomiast jeden z moich doktorantów, mam nadzieję, że który napisze kiedyś ten swój doktorat, pisze o małym znanym środowisku, które akurat nie do 1956 roku działa, ale funkcjonującym, to znaczy Chrześcijańskim Stowarzyszeniu Społecznym. To jest o tyle ciekawe środowisko, że ono jakby jest wysoce, jakby to powiedzieć, pozbawione skrupułów. To znaczy oni dość jasno piszą o tych sprawach finansowych. I ilość korespondencji, którą oni poświęcają na przykład, żeby uzyskać koncesję na produkcję, a z taką ambicją, żeby uzyskać monopol w ogóle w PRL-u, na produkcję zniczy cmentarnych. Jako Ars Christiana. No to jest, proszę Państwa, coś niebywałego. Ja to oczywiście znam głównie z relacji konferencyjno-seminaryjnych badacza, który to czytał, ale proszę Państwa, naprawdę... wstrząsające, to znaczy ile czasu trzeba poświęcić, żeby załatwić najistotniejszą dla katolika świeckiego w PRL-u sprawę, to znaczy kto będzie miał monopol na znicz i produkcję znicza. Tak? To po 1956 roku, ale mechanizm jest wcześniejszy.
Dlatego to jest dokładnie to, o co ja apeluję i mam nadzieję, my jako historycy dokonamy tego dzieła, czyli pełnego spojrzenia na środowiska katolików funkcjonujących publicznie, polityków katolickich, jaka była za to cena, jaką cenę oni za to płacili, co ich interesowało. Bo dokładając do tego, co powiedział Paweł, jak czytamy dzienniki Zawiejskiego, to tam nie są głównie dylematy ideowe, ale tego, jak to fajnie jest mieć limuzynę Rady Państwa, jak to Gomułka się na niego obraził i jak tu wpisać się w jego humory, żeby można było świetnie tutaj sprawę swoją załatwić, a nie bynajmniej to, czy słuchać prymasa Wyszyńskiego, jak go słuchać, czy ma rację. Więc to też jest do przepracowania. Każdy z tych elementów, poczynając od tożsamości ideowej tych środowisk, która moim zdaniem jest gruntownie zakłamana przez literaturę tożsamościową, bo to nazwać trzeba nawet literaturą, bo ciężko nazwać to pracami naukowymi. Tutaj właśnie różnie przy różnych książkach oczywiście, ale niewątpliwie jest tak, że nie możemy bazować na obecnym stanie wiedzy, powinniśmy go traktować z dystansem i przepracować tożsamość ideową, środki, które szły na te środowiska ze strony władz, jak wyglądała ta koncesja w praktyce i wreszcie jak wpływały te środowiska na mentalność katolicką w Polsce, co jest najtrudniejsze do zbadania i będzie stanowiło wielkie wyzwanie. Uzupełniając sprawę Piaseckiego, Piasecki był tak groźny dla władz komunistycznych PRL, że miał zainstalowany podsłuch, o którym wiemy z pewnych urywek śladów dokumentów, które znajdują się w IPN-ie. Część tych materiałów opublikował swego czasu Antoni Dudek. Wiemy, że ten podsłuch był ciągły, stały, więc oni naprawdę się obawiali tego, co Piasecki może i ewidentnie musieli się z nim liczyć. Przecież Gomułka najchętniej nie chciał Piaseckiego, nie potrzebował go ze swojego punktu widzenia, ale mamy ten niezbadany element wyrażenia zgody. Komuniści w Polsce nie chcieli zgodzić się na funkcjonowanie partii Piaseckiego, na stworzenie przez niego środowiska par excellence politycznego, które byłoby swego rodzaju rywalem PZPR, właśnie z powodu tej obawy widocznej z jego koneksji moskiewskiej. Więc o tym też musimy pamiętać, że dzięki temu Piasecki mógł sobie pozwolić na bardzo dużo. I sobie faktycznie pozwalał na bardzo dużo, z tym, że tak jak było tu mówione wielokrotnie, jego interesowała władza. Jego nie interesowały jakieś tam nawet najdalej idące kwestie obecności katolicyzmu w jakikolwiek sposób w realiach Polski Ludowej, tylko jego interesowało sprawowanie realnej władzy. I do tego za wszelką cenę dążył. Dziękuję bardzo. Za chwilę tak panu oddam pierwszemu mikrofon. Pamiętajmy, że mimo, że nasi tutaj goście wyskakiwali co i raz to poza 56 rok, to my jeszcze za miesiąc do tych lat 56-89 wrócimy. Dzisiaj tylko je dotknęliśmy. Trzymajmy się bardziej tych lat 45-56. Ja pozwolę sobie troszkę przewrócić tą całą debatę. Otóż chcę do waszej debaty, panów historyków, którzy opisujecie w szczegółach historii najdrobniejszych, całkiem inny punkt widzenia. Bo mówicie o kolaboracji katolicyzmu z komunizmem, o tej całej zgniliźnie. A czym, przecież to jest tylko fragment większej całości, czym obecna kolaboracja katolicyzmu z liberalizmem się różni? W istocie niczym. To jest ciągle to samo, ta sama zgnilizna. Czyli co jest istotne? Nie kolaborować. Trwać, nie kolaborować. I miejcie na uwadze, że dzisiejsza kolaboracja katolicyzmu z liberalizmem, strasznie rozwalająca Kościół, jest dokładnie tym samym. Dziękuję. Ja sobie pozwolę na jedno zdanie komentarza dosłownie. No i widać ciągłość mentalną tych środowisk, bo kto jest w awangardzie tego środowiska? Tygodnik Powszechny, który już idzie tak daleko, że moim zdaniem używanie przedrostka katolicki wobec niego jest czymś niewłaściwym. Dobrze, ale pozbierajmy pytania i wypowiedzi i spróbujmy się do nich ustosunkować. Bardzo panu dziękuję. A może trochę dla rozluźnienia jest taka anegdota. Tutaj za ścianą był apartament Jerzego Zawiejskiego. Kiedyś to była ulica Jugosłowiańska. Tutaj mieszkał ze swoim partnerem.
już nie wrócił, bo po wylewie, jako człowiek zupełnie bezwładny, zdążył przejść przez cały korytarz w lecznicy rządowej, przeskoczyć przez murek i z rozmachem rzucić się na ziemię. A miesiąc potem pan Turowicz, pan Stomma przyjęli z okazji 25-lecia Polski Ludowej wysokie odznaczenia. Stomma nawet dostał sztandar pracy drugiej klasy. Turowicz, Krzyż Kawalerski. Ja się dzisiaj przeczytałem uważnie wywiad pana dla Katolickiej Agencji Prasowej, który pan, powiedziałbym, streścił. W zasadzie w 50% się nie zgadzam. Natomiast jest jedna rzecz. Pierwsza rzecz. Czy w Polsce był komunizm? To jest pierwsza rzecz. Większość historyków, ekonomistów, historyków, ekonomistów stwierdza, że w Polsce komunizmu nie było. Więc ta kolaboracja, można było powiedzieć, z pewnym ludowym socjalizmem. Oczywiście od 50 roku do 56 roku możemy mówić o przedmurzu komunizmu. I dlatego kwestia kolaboracji to są zupełnie dwie rzeczy. Natomiast chciałem przytoczyć tylko jedną rzecz. I będę miał jeden... Ryszard Rajf. Ja zresztą mieszkałem na Odyńca 7. Na Odyńca 5 mieszkał Jerzy Kazmajer, Witold Bieńkowski, a moja żona mieszkała w tym samym domu na Krasickiego, gdzie mieszkał Piasecki. Piasecki miał podsłuch tylko na Mogotowskiej w swoim gabinecie. Tam zresztą było kilka podsłuchów. Na Krasickiego podsłuchu już nie było, ponieważ był niszczony mniej więcej co 2 miesiące. Dlatego, że struktury konspiracyjne Konfederacji Narodu opanowały również tę technikę. I wracając tutaj do tej sprawy. Czy jest teczka Piaseckiego na Łubiance? Piasecki miał swojego oficera prowadzącego lunę brysztygerową, która zresztą w jakiś sposób spotykała się z nim również w celach erotycznych na ulicy Tynieckiej. Zaraz to jest następny dom za Odyńca 7, z tego, że w głębi ulicy Tynieckiej, a miała bezpośredni, przynajmniej tak twierdziła, kontakt z Berią, a później z innymi. Pan mruga okiem, panie profesorze, ale sytuacja była znana. Piasecki, moim zdaniem i zdaniem wielu innych ludzi, którzy naprawdę znają historię Paksu i znają Piaseckiego, teczki na Łubiance nie miał. Natomiast mógł mieć teczkę, być może zniszczoną, w Ministerstwie Bezpieczeństwa Publicznego, a później w MSW. I tego bardzo krótka sprawa. Ryszard Rajf powiedział mi, poznałem ich wszystkich, łącznie z Bolesławem Piaseckim, prymas Wyszyński nieformalnie zdjął ekskomunikę z Bolesława Piaseckiego i powiedział mu jedną rzecz. Panie Bolesławie, ja panu bardzo dziękuję, że dzięki panu każde polskie dziecko, idąc do pierwszej komunii świętej, dostało książeczkę do nabożeństwa i medalik. Tylko dzięki panu. A Piasecki bezczelnie dodał, ale eminencjo, oprócz tego do pierwszej komunii świętej szło w butach. Przed wojną tak nie było. I sytuacja jest tego typu. Mam wielką prośbę do panów. Tutaj pominęliśmy, to są rzeczy nieszczególne. Musimy następnym razem poświęcić dużo czasu środowisku Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Również pod kątem obstalonków profesora, ojca nie powiem, doktora Krąbca, obstalunków majora Straszewskiego, który de facto kierował życiem naukowym Uniwersytetu rzekomo katolickiego. I z majora Straszewskiego w ciągu 10 lat został generałem dywizji Milicji Obywatelskiej, pierwszym zastępcą generała Kiszczaka. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za to. Tak, wypowiemy się. I tu jeszcze dwóch panów. Pan pierwszy jest dobrze, bo... Dziękuję. Ponieważ dzieciństwo spędziłem w tamtych czasach i powiem, że od dziecka, chociaż byłem dzieckiem, niewiele rozumiałem, a było dla mnie i dla dorosłych, dla właśnie całego otoczenia mojego, oczywiste, że te środowiska, te osoby, o których panowie, o których my tu rozmawiamy,
były narzędziem dla komunistów do rozbijania i zniszczenia Kościoła. Była oczywista dla nas opozycja między tym, co nazywam Kościołem, na czele którego stał prymas Wyszyński, a tymi ludźmi, tymi środowiskami, które panowie przedstawiacie i opisujecie. Tak więc pytanie moje takie główne dziś jest, z perspektywy już tego, który doświadczył łaski wiary. Na ile ci ludzie służyli temu, co jest jedynym zadaniem Kościoła, to jest ewangelizacji, a na ile temu nie służyli. I druga tylko taka uwaga, to był przecież system pod względem finansowym i gospodarczym reglamentacji. Wszystko było reglamentowane, przydziały papieru, to była reglamentacja. Problem reglamentacji dotyczył nie tylko środowisk jakichś opozycyjnych wobec systemu komunistycznego, tylko wszystkich, całej struktury tego państwa. Wszyscy walczyli o przydziały. Walczyły zjednoczenia, ministerstwa, przedsiębiorstwa i tak dalej. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Proszę bardzo. Kaczorowski. Tutaj tak od razu nawiązując do tego, co pan powiedział, że Piasecki romansował z Luną, czy też Luna z Piaseckim. Jest takie opracowanie Kazimierza Piotrowskiego, który był dyrektorem archiwum MSW, poświęcone Piaseckiemu, i tam jest lista dziewczyn, którymi się Bolesław zajmował, i Luny tam na tej liście nie ma. Więc to tak, prawda, tytułem lekko anegdoty, bo to można by więcej na ten temat mówić. Generalny zarzut do tej dyskusji jest taki, że panowie to traktujecie łącznie ten okres 45-56, a tego nie można zrobić, ponieważ absolutnie innym okresem były pierwsze lata 45-47. Doskonale to widać na przykładzie Piaseckiego i Paksu. Tam nie ma mowy w ogóle w tym czasie o socjalizmie katolickim. To dopiero 48 rok, to co powiedział pan profesor Żaryn, list do Juliusza Łady, Konstantego Łubieńskiego, to dopiero wtedy jest akces. Piasecki się wtedy jeszcze nie zajmuje Kościołem, się szarpie w ogóle. W 47 roku na łamach Słowa Powszechnego co drugi publicysta podkreśla, że katolik nie może być marksistą, cytując tam którąś z encyklik Piusa XI czy tam Leona. Więc to w ogóle jest nieporozumienie. Co do bazy gospodarczej późniejszego paksu. Żadnej koncesji gospodarczej w 1945 roku nie było. To są legendy, to się dopiero zaczyna 1947-1948, a mówienie, że NKWD ma czoło palce, no to jest w ogóle, gratuluję i czekam na kontynuację tych spekulacji. Jeszcze jedna rzecz dodatkowa, jeśli chodzi o bazę gospodarczą właśnie. Pierwsze pieniądze to jest mniej więcej znane, skąd, jakie były źródła finansowania dziś, jutro i potem tego środowiska, tylko no, trzeba sobie zadać trud, żeby do tego dotrzeć. Zachęcam bardzo. I jeśli chodzi o Gomułkę, to nie jest prawdą, że Gomułka był nieprzychylny całkowicie Piaseckiemu, bo właśnie Piasecki dwukrotnie Gomułce zawdzięczał ratowanie życia, bo nie Sierow go wypuszczał z więzienia, tylko Gomułka, i do Gomułki były również memoriały kierowane, i tak samo było w 1957 roku. Dziękuję. Dziękuję bardzo. To były pytania, teraz będą odpowiedzi. Mam nadzieję, że mniej więcej panowie wszystkie zapamiętali. Pawle, jeśli można, to ty jako pierwszy, a ja będę podsumowywał nasze dzisiejsze spotkanie. Ja rozumiem, że jeżeli chodzi o... Głównie rozumiem, że dyskutujemy o rzeczywiście wyjątkowo specyficznej postaci, jak był Bolesław Piasecki. Ja się nie czuję być powołanym do napisania biografii, bo też wydaje mi się, że
Ale niewątpliwie zgadzam się z wszystkimi uwagami dotyczącymi i specyficznej, dla mnie niezrozumiałej, ale rzeczywiście elektryzującej rzekomo żeńską część publiczności urodzie Bolesława Piaseckiego. Zgadzam się z tym, że jego relacje z prymasem Wyszyńskim też wymagają głębszego poznania, chociaż ja w tą anegdotę, szczerze mówiąc, nie wierzę. Natomiast wiem, że na przykład zdanie, które było powtarzane także przez poważnych historyków dotyczące tego, że się nie doszło do spotkania między Piaseckim a Wyszyńskim po 1953 roku, jest nieprawdziwe. To jest to także stąd uważam, że to rzeczywiście trzeba troszkę pogłębić jakby naszą świadomość. Jeśli chodzi o sprawy finansowe, to proszę wybaczyć, ale nie sugerowałem, że wszystkie numery dziś i jutro były wydane za pieniądze państwa komunistycznego, tylko twierdzę, że... No moim zdaniem koncesja była absolutnie przyzwoleniem Sierowa, no bo proszę państwa, no nie bądźmy niepoważni, tak, to znaczy nie po to się wypuszcza Piaseckiego z więzienia i zezwala mu się na tworzenie struktur gospodarczych, żeby nie mówić tutaj o koncesji, no na Boga Ojca. A że pan nie znajdzie papieru, gdzie będzie podpisane, że Sierow wydał mu zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej, to jest zupełnie inna sprawa, chyba rozumiemy się. Z drugiej strony wydaje mi się, że poważniejszą sprawą jest to, do jakiego, znaczy, proszę Państwa, znaczy pytanie, które pan postawił z kolei, to znaczy gdzie, jakie były uzależnienia agenturalne Piaseckiego. Proszę Państwa, no ja jestem jak najdalszy od twierdzenia, że wiemy na ten temat wszystko, natomiast no, proszę się chwilę zastanowić nad jedną rzeczą. Bo ja stawiam to nie pierwszy raz tutaj na tej sali, a wydaje mi się, że jakoś dziwnie nie poruszyliśmy tego wątku, znaczy, bo nie dotyczą spraw wewnętrznych polskich. Proszę Państwa, Pax, zdanie prymasa Wyszyńskiego cytuję, tak, nie swoje. Pax jest używany do na Zachodzie, to znaczy w Belgii, we Włoszech, we Francji, w Niemczech, ale raczej myślę o z drugiej stronie żelaznej kurtyny, jest używany, członkowie Paksu są używani do tego, by prezentować w fałszywy sposób sytuację Kościoła w całym bloku sowieckim. Ten typ działalności jest charakterystyczny dla zewnętrznej działalności wywiadu sowieckiego. To dopowiadam od siebie, nie od prymasa Wyszyńskiego. Czy istnieje korelacja między tymi dwoma faktami? Między stałymi wyjazdami członków kierownictwa Paksu na Zachód i prezentacjami publicznymi organizowanymi przez skądinąd katolików zachodnioeuropejskich, których wspominał profesor Żaryn, a tym specyficznym zadaniem zewnętrznego wywiadu sowieckiego, które miało polegać właśnie na dyskredytowaniu Kościoła w bloku. I to jest jeden z aspektów działalności, moim zdaniem najmniej poznanych, a najciemniejszych potencjalnie aspektów działalności katolików świeckich w Polsce, bo proszę Państwa, trzeba dopowiedzieć drugie zdanie. Po 1956 roku w tym samym charakterze wysyłani są członkowie kierownictwa środowiska Znaku. I teraz, proszę Państwa, to nie jest rozstrzygający argument. To jest pytanie, bo jak my wymieniamy sobie przestrzenie, gdzie nie mamy wiedzy, ale z drugiej strony bez tej wiedzy nie jesteśmy w stanie wydać całościowej opinii na temat funkcjonowania tych katolików świeckich rozumianych jako działających w przestrzeni publicznej. Nie katolików świeckich rozumianych jako laikat katolicki polski. Więc proszę Państwa, trzeba być ostrożnym. Jeden fakt mam udokumentowany, proszę sobie zajrzeć, jest publikowana w internecie dokumentacja Komisji Specjalnej Senatu Republiki Włoskiej, która zajmuje się kwestią infiltracji Włoch przez wywiad sowiecki. Jednym z osób, które były
agentami sowieckimi we Włoszech, wśród działaczy chadeckich. Był wieloletni ambasador Republiki Włoskiej w Polsce. Tak. I teraz tenże człowiek na przykład jest używany, wydaje się, do operacji, w których uczestniczy również Bolesław Piasecki. Tak, tu w Warszawie odbywają się negocjacje, rzekome negocjacje, bo tak jest to postrzegane z perspektywy Zachodu, negocjacje między i z perspektywy, co gorsza, Stolicy Apostolskiej, gdzie ambasador Republiki Włoskiej występuje jako delegat Stolicy Apostolskiej nieformalny, a ze strony bloku sowieckiego występuje, czy raczej powiedzmy przynajmniej polskich komunistów, występuje Bolesław Piasecki. Ja nie mogę się pozbyć wrażenia, że jeden agent NKWD rozmawia z drugim agentem NKWD i jest produkowana pewna... 64. Więc no, w każdym razie KGB, jeżeli pan woli... W każdym razie jest to pytanie, ja po prostu nie potrafię na to pytanie odpowiedzieć, bo ja nie potrafię odpowiedzieć na jedno pytanie. W momencie, kiedy, co stwierdził Światło i moim zdaniem stwierdził prawdziwie, to znaczy, że jest zawiązany element agenturalny podczas spotkania i relacji Sierowa z Piaseckim, kiedy on się kończy? Bo tak jak może być tak, jak pan sugeruje, że on się kończy w pewnym momencie i później nie mamy trwałego uzależnienia. Ja nie twierdzę, że tak nie jest. To niekoniecznie musiało być z Sierowem później. No, to jest jakby, wiecie państwo, no jeszcze się zastanówmy nad jedną sprawą, o którą wiemy z literatury o Bolesławie Piaseckim. Proszę pamiętać, jak wyglądają jego zabiegi o wyjaśnienie sprawy syna. Ale to zostawmy na miesiąc. Tak, zostawmy to, ale to... Znowu, zupełnie abstrahuję od tła zabójstwa, tak? Tylko jak działa Piasecki, chcąc rozwikłać tę trudną sprawę, tak? No proszę się nad tym zastanowić chwilę, to znaczy dla mnie to wszystko są pytania, które uprawdopodobniają hipotezę o stałej współpracy agenturalnej Bolesława Piaseckiego. A jeżeli chodzi o Rajfa, to proszę się chwilę zastanowić, znowu pan profesor Pożaryn powie dobrze za nas następnym razem. Proszę się dobrze zastanowić na temat tego, jak funkcjonuje Rajf w bloku sowieckim w momencie, kiedy przejmuje kierownictwo Paksu w 1979 roku. Znowu kompletnie zapomnieliśmy o tym z racji postawy Rajfa w 1981 roku w momencie stanu wojennego. Zapomnieliśmy o tym, jakie są zadania Rajfa w zewnętrznym i kto go właściwie zadaniuje? Ja też nie wiem, kto go zadaniuje, bo on jeździ po Europie po to, żeby montować taki blok katolików postępowych łączący struktury uzależnionych od komunistów katolików bloku wschodniego, na przykład kardynała Lekaja, z postępowymi katolikami zachodnioeuropejskimi. Jest ciągłość? Moim zdaniem jest. Pełna ciągłość działalności. Bardzo, bardzo mi jest trudno coś więcej na ten temat powiedzieć, ponieważ nikt nawet nie skatalogował tych ruchów. Ja bym dodał do tej kwestii, na której Paweł skończył, też fakt, że rejf jednak był też prowadzony przez SB i mamy papiery na ten temat, można się z nimi zapoznać. Są tam określone ślady jego aktywności, w przeciwieństwie właśnie do Piaseckiego, gdzie jeśli, tak jakby pan sugerował, był też agentem Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego, Urzędu Bezpieczeństwa, mielibyśmy jakiekolwiek nawet minimalne ślady. Nie mamy takich śladów, co moim zdaniem jasno uprawnia tezę o teczce NKWD i prowadzenie bezpośrednio przez NKWD. Zresztą to jest zbyt ważna postać, zbyt ważna figura w całej polityce sowieckiej, nie tylko polskiej, właśnie tak jak Paweł powiedział, ale całej polityce sowieckiej uwiarygadniania się na zewnątrz, pokazywania, że tutaj religia katolicka, w ogóle kościoły mają sytuację inną niż w rzeczywistości, bo po to tak naprawdę te środowiska funkcjonowały. Kolejnym postulatem badawczym jest też zbadanie ich relacji wewnętrznych, wewnętrznej dynamiki relacji między środowiskiem dziś i jutro, a środowiskiem Tygodnika Powszechnego, bo nie jest tak, jakby chcieli apologeci Tygodnika, że to się przemieniało w stałą wrogość od
1953 roku, bo wiemy, że redaktorów tygodnika wspomagał finansowo środowisko Dziś Jutro, wspomagał ich Piasecki, dawał im możliwości funkcjonowania przy wydawnictwie Pax i to o tym też się nie mówi, o tym ludzie z tygodnika mówić nie chcą, oczywiście z wiadomych przyczyn. Jeszcze jedna rzecz, proszę Państwa, bo powiedzieliśmy sobie o bardzo różnych aspektach funkcjonowania katolików świeckich do 1956 roku, ale jednym z nich do 1956 roku, potem niewystępującym, było uczestnictwo znowu finansowe katolików świeckich ze wszystkich środowisk, chyba poza Tygodnikiem Warszawskim, bo tego nie jestem pewien, ale na pewno ze środowiska Tygodnika Powszechnego i na pewno z Tygodnika Dziś i Jutro w zarządach Stowarzyszenia Katolików Caritas. Z czego czerpali po prostu finanse, to znaczy, bo to były etaty. Po przejęciu przez władzę po 50 roku. Jednym z takich osób, które były w zarządzie wojewódzkim Caritasu w Krakowie, była na przykład Antoni Gołubiew, skądinąd osoba, wybitny pisarz, tak? Natomiast na pewno nie związany ze środowiskiem paksowskim, a jednak uczestniczący w takim specyficznym pasożytowaniu na strukturze zabranej Kościołowi katolickiemu w sposób ewidentnie bezprawny. I to też o tym należy pamiętać, to znaczy ci ludzie, oni nie mieli takich zahamowań wtedy. Ja bym dodał jeszcze do tego, co Paweł wywołał, też chciałem powiedzieć chwilę o tych finansach, do samej kwestii agentury, która też bardzo często nie wynikała bynajmniej z zaangażowania ideowego, tylko z dążeń finansowych bądź ambicjonalnych. To jest przykład, to jest kwestia na wielką dyskusję, która myślę odbędzie się za miesiąc, bo tych przykładów po 1956 roku jest jeszcze więcej i one moim zdaniem wynikają z koniunkturalizmu tych ludzi z tych różnych środowisk. Trzeba też dodać to, że to, o czym prymas Wyszyński nadmieniał, że ci ludzie zgubili swoją główną rolę, na tym bym chciał skończyć, tym bym chciał podsumować, zgubili swoją główną rolę bycia symbolem i dawania świadectwa. To wszystko uciekło. Poszło w koniunkturalne funkcjonowanie w systemie za określone profity, gdzie z katolicyzmu niewiele zostało. Prymas Wyszyński o to ma największe zarzuty, że oni przestali być symbolem, oni przestali dawać sygnał, co jest właściwe z punktu widzenia katolickiej nauki społecznej. I moim zdaniem to jest gruntowna, najbardziej powiedziałbym irytująca z punktu widzenia obecnych czasów sytuacja w ocenie tego środowiska, że one nawet nie dawało tego podstawowego wykładu katolickiej nauki społecznej, tylko za każdym razem szukało różnych nowinek, mód intelektualnych. To jest ten grzech, który do współczesności można doprowadzić, patrząc na Tygodnik Powszechny, który pogoni za nowinkami różnego rodzaju. Tak się zagubił, że z katolicyzmu niewiele zostało. Dziękuję. Dziękuję za te wypowiedzi podsumowujące. Z mojej strony, zanim się rozstaniemy, jedna tylko taka refleksja, mianowicie będzie i niech nam ona także towarzyszy przy kolejnym spotkaniu za miesiąc, kiedy będziemy starali się odnaleźć przykłady tego trudnego dylematu obecności katolików świeckich w komunistycznej przestrzeni publicznej w latach 56-89, a to zdanie i ta refleksja to brzmi mniej więcej tak. Czy w ogóle była jakakolwiek szansa w PRL-u na istnienie między kościołem hierarchicznym, rzymskokatolickim, a władzami komunistycznymi, na istnienie jakiejkolwiek trzeciej siły? To znaczy siły inteligencji katolickiej, która byłaby w stanie uchować się przed kolaboracją. A no właśnie, i siły intelektualnej, i organizacyjnej. I proszę, żeby Państwo zapamiętali to pytanie, ponieważ ono w gruncie rzeczy jest pytaniem, które gdzieś tam, jeżeli szukamy gdzieś odpowiedzi, to ona jest z jednej strony w samym ustroju komunistycznym i w tym, po co w ogóle komunistom potrzebni byli katolicy świeccy, koncesjonowani, ale także odpowiedzią,
gdzieś odpowiedź jest na to pytanie o możliwość bądź raczej brak możliwości funkcjonowania trzeciej siły, czyli inteligencji katolickiej w PRL-u, no fakt, że została ona naprawdę bardzo mocno wytrzebiona, zniszczona i wymordowana zarówno w latach II wojny światowej, jak i w tych pierwszych latach po 1945 roku, jeśli chodzi o tych, którzy zorientowali się, że właśnie nie ma szans na trzecią siłę. To znaczy istnieje komunizm i istnieje Kościół, który się broni ewidentnie i naszego społeczeństwa i pilnuje, by katolicyzm nie zniknął z przestrzeni publicznej i prywatnej, i rodzinnej. Natomiast nie ma tej właśnie możliwości utrzymania się trzeciej siły w pozycji jakiejkolwiek autonomicznej wobec tych dwóch wielkich, którzy ścierali się w okresie PRL-u. Tak jest. Między innymi właśnie stąd decyzja prymasa, żeby katolicyzm ludowy podnieść do rangi tożsamościowej polskiej, ponieważ wszystko wskazywało na to, że inteligencja nie zrozumiała katolicka, że tylko taką rolę mogłaby spełnić. No ale pytanie, czy właśnie była zainteresowana, czy chciała. Porozmawiamy o tym za miesiąc. Inne pytania też. Sierpnia 56 roku, tak jest. No właśnie, tak jest. Wszyscy byli zadziwieni. Zgadza się. Ani tygodnik powszechny, ani dziś i jutro, ale fenomen był. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Spotykamy się za miesiąc.